Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj czekam z utęsknieniem, wyczekuję wręcz na jedną przesyłkę, a mianowicie zamówiłam sobie roczny zapas kul do kąpieli i być może kogoś to będzie dziwiło, ale powiem wam szczerze, kocham kule do kąpieli. I dzięki temu właśnie, dzięki temu, że mam wannę, z której na pewno w żadnym mieszkaniu, które mam, bądź też będę miała, nie zrezygnowałam i nie rezygnuję. I nie zrezygnuję, na pewno, bo ja lubię brać prysznice, ale najbardziej kocham kąpiele. Takie ciepłe, gorące, gdzie mogę sobie również, wiecie, zapalić świece, włączyć nastrojową muzykę. No i wtedy to jest dla mnie totalny relaks. Dobrze, kochani, ale zanim przesyłka, bo czekam właśnie na kuriera, jeżeli chodzi o sklep, w którym robiłam zakupy z tymi kulami, to wszystko, kochani, wam powiem, wszystko wam podlinkuję, tak więc czytajcie opisy. I jeszcze jedna rzecz, oczywiście ten film będzie już dawno, dawno po sytuacji, która będzie miała niebawem miejsce, ale mimo wszystko, może akurat ktoś będzie miał ochotę, powiem wam, że przygotowuję się do live'a. Live'a z moją ukochaną Arletą Watral. Kochanie, ściskam cię mocno, buziaczki tobie ślę. I oczywiście z tego miejsca również bardzo, ale to bardzo tobie dziękuję za to, że mnie zaprosiłaś do swojego live'a. Więc z tego miejsca, kochani, was zapraszam. Oprócz YouTube'a, to zapraszam was również na Instagrama do Arletki. Ona bardzo często też porusza tam bardzo zwykłe, normalne, przyziemne tematy. Jej relacje są cudowne, są takie normalne, naturalne. Czegoś takiego myślę, że też od czasu do czasu każdemu z nas brakuje. I może dla niektórych będzie też niespodzianką. Ja również oczywiście po rozmowach, wielu debatach z Arletką przekonałam się do tego, że czas najwyższy wrócić na tego Instagrama, wziąć się porządnie za te aplikacje i no, zacząć regularnie dodawać relacje. Więc kochani, zapraszam was oczywiście ponownie na mojego Instagrama. Na początku postawiłam sobie za cel, że będę regularnie dodawała takie, wiecie, relacje, instastory, no i oczywiście też przymierzam się do tego, żeby nagrać live'a, więc jak najbardziej, moi drodzy, zapraszam was zarówno do siebie, jak i do Arlety, bo na pewno tam znajdziecie mnóstwo ciekawych rzeczy, a koniecznie was odsyłam do tego live'a, którego przeprowadziłyśmy z Arletką. Postaram się wam na dole również dać link, aczkolwiek jak wpiszecie sobie Arleta Watral na Instagramie i przejdziecie do IGTV, to tam będziecie mieli zapisaną relację. A o czym będzie to rozmowa? No to ja wam tutaj nic nie powiem. Jeżeli jesteście ciekawi, to właśnie odsyłam was tam. Kochani, zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do picia, pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku, a my zaczynamy. A, i jeszcze. Zanim już się rozłączę, wyłączę kamerę, to chciałam wam powiedzieć, że na usta nałożyłam sobie pomadkę z Clinique, tą, którą wam ostatnio pokazywałam, którą kupiłam w Sephorze. I chyba się naprawdę nie polubimy, bo to jest ten efekt, którego ja nie lubię. Czyli to jest taka delikatna satyna i to jest po prostu pomadka, która moim zdaniem będzie migrowała na ustach. Tak ona wygląda. Jest przepiękna. Oczywiście kolor jest piękny, ale byłabym szczęśliwsza, gdyby ten kolor był matowy. Znaczy, nie kolor matowy, tylko pomadka, czyli formuła. I jaki to jest numerek? To jest numerek 13 Love Pop. To jeszcze może wam takie zbliżenie zrobię, aczkolwiek nie wiem, czy zobaczycie. Pełnowymiarową pomadkę postaram się wam podlinkować na dole w opisie. Ponawiam, czytajcie opisy. Dzisiaj znów przychodzę do was z użyciami minionych dni. Troszkę
rzeczy mi się nazbierało, pokończyło, więc stwierdziłam, że szybciutko Wam pokażę te parę rzeczy, które tutaj mam, a o których warto wspomnieć. Kawa, o której Wam kiedyś mówiłam i chyba nawet powstał vlog, że testuję nową kawę Jacobs, powiem Wam szczerze, że jestem bardzo mile zaskoczona, bo wiecie, że moją ukochaną, ulubioną kawą jest kawa Kimbo i to jest ta 100% arabika, kocham ją. Aczkolwiek Kimbo jest kilka rodzajów, więc tutaj też musicie brać na to poprawkę. Jeżeli chcecie wiedzieć, którą ja polecam w wielu filmach, czy ulubieńcach, czy po prostu też w jednym chyba z filmów, gdzie kupuję kawę, też właśnie Wam mówię o tej mojej ulubionej, o tym moim ulubionym gatunku Kimbo. Ale dobrze, do rzeczy. Zresztą jak chcecie, to możecie do mnie napisać na prywatną pocztę na Instagramie, czy też po prostu maila i ja Wam tam mogę podać dokładne pakowanie kawy, którą ja najczęściej kupuję. Ale dobrze, przechodzimy do tej kawy. Pokazuję ją w zużyciach, dlatego że ja co prawda jeszcze ją mam, no bo to jest kilogram, więc przez ten czas nie zużyłam jej całej, ale powiem Wam, że rzeczywiście smak jest cudowny, lekko, tak bym powiedziała, słodki, delikatnie czuć czekoladę, delikatnie czuć wanilię, więc jeżeli lubicie takie kawy nie do końca kwaśne, bo ona troszeczkę też ma tą taką kwasowość swoją, ale jest super. Jest bardziej tutaj taka, mówię, z domieszką tej słodkich nut, więc polecam Wam. Jacobs Barista Edition, to jest krema Brazilian. Ja ją kupiłam, bo to jest kawa z Niemiec, więc jak najbardziej polujcie właśnie na tę kawę z Niemiec. W Polsce gdzieś na żadnej stronie jej nie widziałam. Widziałam inne, też oczywiście Barista Edition, ale nie Brazilian Arabica 100%. Więc tutaj też na to musicie zwrócić uwagę. I tutaj macie jeszcze napisane, jaka jest intensywność. Ma 3 ziarenka na 6, więc to też jest dla Was podpowiedź, że nie jest taka mocna. Dobrze, dalej. Dzisiaj też będzie dużo takich jedzeniowych rzeczy. Twój cel to, wiecie, że Hydrolite ja lubię, kocham, polecałam. Wszystkie osoby, które gromadzą sobie wodę i mają z tym problem, wiedzą, że te tabletki już naprawdę ja używam, ma tylko chyba z 2 lata, chyba tak. I zawsze, zawsze je biorę głównie zwiększoną ilość przed okresem, bo niestety, ale ja mam taką tendencję, że gromadzę sobie wodę w organizmie. Na moim Instagramie również w zakładce polecam, tam macie też produkty, które mnie się osobiście sprawdziły, więc jak najbardziej możecie sobie je przetestować. Hydrolite nie jest to drogi produkt, bo tutaj mamy 100 tabletek i one kosztują chyba gdzieś około 40 zł. Z tego co wiem, Twój cel to nie ma rabatów, bardzo rzadko daje różnym influencerom jakieś rabaty dla klientów, znaczy dla potencjalnych kupujących, ale ogólnie uważam, że za 100 tabletek 40 zł to nie jest jakaś wygórowana cena. Spróbujcie, chyba że ktoś z Was próbował, testował. Tu jest bardzo dobry skład, nie chcę się już powtarzać, bo kilkukrotnie już Wam też o tym mówiłam o składzie, więc uważam, że ktoś, kto to przetestował i sprawdził na sobie, przetestował, to jest jedno i to samo, tak wiem. Ale wiecie o co chodzi, jeżeli przetestowaliście i Wam się sprawdziło, napiszcie koniecznie w komentarzu, co Wy na ten temat uważacie, bo moim zdaniem jest to naprawdę produkt wart uwagi. Dalej, wiecie, że się wkręciłam mocno w batony proteinowe, na razie będę odstawiała je na jakiś czas, ale ten Matrix to jest po prostu hit. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale te batony raz, że nie są słodkie, a dwa, że naprawdę gaszą pragnienie na sięgnięcie po coś słodkiego. Świetna przekąska. Tutaj akurat mam smak waniliowy. Na pewno, jeżeli znów powrócę do batonów proteinowych, to z całą pewnością kupię sobie ponownie tego Matrixa. Mam jeszcze chyba jedno zamówienie, które właśnie też przychodzi do mnie i tam też zamówiłam jakieś batony, ale to pewnie pokażę Wam w którymś z vlogów, bo nie chcę też za często Wam tych batonów pokazywać, chociaż no, jeżeli mam dobrą opinię, no to chcę się z Wami nią podzielić.
bo być może rzeczywiście są tutaj też takie osoby wkręcone mocno w te proteinowe rzeczy, produkty, więc jak najbardziej skorzystajcie sobie. I na koniec dwa produkty, ten mi się już skończył, jest to wanilia z Lovely Liquid Camouflage. Nie wiem, mam wrażenie, że tam jeszcze sporo tego produktu zostało, aczkolwiek jak próbuję go wyjąć, to nic już z tego nie wychodzi. Uważam, że jak na odcień wanilia, to ten odcień był trochę za żółty. No ale to jest moja opinia. Być może rzeczywiście tak miało być, być może to miał być taki zamysł. W każdym razie, czy go polecam? Jest ok, jak najbardziej, i powiem Wam, że fajnie też kryje, nawet jak mamy taki podkład, który jest mniej kryjący, kiedy nałożymy sobie ten kamuflaż pod, tutaj po w strefie pod oczy, bądź też w innych miejscach na twarzy, to też bardzo ładnie przykrywa. Tylko mówię, dla mnie uważam, że wanilia powinna być troszkę jaśniejsza, ale być może rzeczywiście taki zamiar i taki zamysł był marki. Super. Kredka, o której Wam kilkukrotnie mówiłam, zresztą ci, którzy mnie już znają, oglądają bardzo długo, wiedzą, że czerwień gościła bardzo często na moich ustach i marka Golden Rose właśnie w tych odcieniach czerwieni królował dość często. Tutaj mamy numer 06, ostatnio Wam też ją pokazywałam, wykończyłam ją już, nie chcę już jej więcej temperować, no bo praktycznie później bym jej w ogóle nie otworzyła z tej skówki, więc spokojnie, akurat wszystkie kredki Golden Rose polecam Wam w ciemno, bardzo długo utrzymują się na ustach, nie migrują, czego ja nienawidzę w innych. Bateria mi już mruga, więc pewnie muszę kończyć. W każdym razie jak najbardziej Golden Rose 06 polecam wszystkim tym, którzy chcą spróbować sobie zacząć nosić czerwone pomadki na ustach. Wszystkie produkty jak najbardziej godne Waszej uwagi, przetestowania. A wydajcie mi znak, co sądzicie na temat tych produktów, którykolwiek z nich mieliście. A ja, moi drodzy, dzisiaj próbuję nowy przepis na zupę. Teraz Wam pokażę. To jest zupa migdałowa z kurczakiem, ale ja oczywiście bez kurczaka, więc jak widzicie, ja też korzystam z przepisów i z książek kucharskich. Tutaj mam pokrojonego brokuła, seler naciowy, czosnek, zaraz będę dodawała. To już mi się na oleju kokosowym smaży cebulka. I zaraz będę dodawała te wszystkie składniki. Na razie nie nagrywam do tej serii Kuchnia Wrze, bo chcę sprawdzić, czy ta zupa migdałowa mi się sprawdzi i czy będzie dobra. Jak będzie ok, to myślę, że taki przepis Wam po prostu przygotuję. No dobrze, biorę się za dalsze gotowanie, krojenie, no i myślę, że efekt końcowy Wam pokażę. Wiecie co, w tym przepisie jest masło z prażonych migdałów, niestety nie mam. Ale znalazłam taką pastę kokosową, więc myślę, że ona się będzie nadawała, bo do tego jest potrzebna łyżka. No zobaczymy. No i nie mam całych, inaczej, mam całe migdały, ale nie mam tych zblanszowanych, ale postanowiłam, że po prostu dam te płatki migdałowe, też 70 gramów, więc zobaczymy, jak one się sprawdzą. Wiecie, no eksperymentuję, dlatego jaki bałagan zostawiłam, zobaczcie, wszystko sobie odmierzam. Więc no tak to wygląda. Gotowanie u mnie to jest właśnie bałagan. Zaraz będę odkurzała, jak tylko sobie ugotuję tą zupkę. I tutaj jeszcze co ja muszę dodać? Bulion, ale nie ma bulionu, więc będzie zwykła woda. Mam te piramidki smaku, więc dodam piramidki. Mielony kminek. No, sól, pieprz do smaku. Także na pewno zupka będzie dobra. Znaczy przypuszczam, że będzie dobra, ale trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że będzie to strzał w dziesiątkę. Moi drodzy, mały update na temat zupy. Wow, wow, wow. Nieźle zaparowała. Powiem Wam, że naprawdę wyszła bardzo dobra. I tutaj ta pasta kokosowa naprawdę dała radę. Ja w międzyczasie sobie jeszcze zamówiłam masło kokosowe, takie wiecie, bez soli, bez cukru, bez żadnych olei.
Więc zobaczymy, jak ono się sprawdzi. I myślę, że taki chlust porządny tego bielucha jogurciku do tego dam, bo troszkę ta zupka jest taka, wiecie, no nie mam kurczaka, mogłabym też dać na przykład krewetki, bardzo by dobrze smakowała, ale muszę Wam powiedzieć, że w tej wersji jest też idealna. Ja zaraz sobie właśnie naszykuję jedną porcję, ale myślę, że taki przepis na pewno powstanie u mnie w mojej serii Kuchnia Wrze, tak więc jeśli będziecie ciekawi, jak wygląda wersja zupy migdałowej, to jak najbardziej Was już teraz zapraszam, wyczekujcie na tę serię, bo takie też pyszności będę Wam przemycała. A to jest moja zupa migdałowa, którą Wam pokazywałam, że zrobiłam. Teraz tylko dałam takiego kleksa śmietany 18. Tutaj dałam też listki lubczyku. No i świeżo zmielony pieprz, tak? Lubię najbardziej. Powiem Wam, że nawet gdybyście zamiast tego masła kokosowego dali troszeczkę mleczka kokosowego, myślę, że smak byłby też dobry, ale zupa jest przepyszna. No, mogłabym jeszcze tutaj dołożyć krewetki, ale może następnym razem. Zupa jest rewelacyjna, także dajcie mi znak, czy chcecie, żebym ten przepis Wam zrobiła w serii Kuchnia Wrze. Jeżeli tak, nie ma problemu. Cała przyjemność po mojej stronie. Tak więc, kochani, ja już nie mogę, bo ta zupa tak pięknie pachnie. Zabieram się za swój obiadek. Wam życzę smacznego, jeżeli oczywiście coś jecie. No i na pewno widzimy się w dalszej części tego vloga. Kochani, zamówiłam ogromną przesyłkę z marki Make Up, ze sklepu Make Up. No i tutaj będzie pewnie dla niektórych niespodzianka, dla niektórych być może nie zaskoczenie, a rzecz oczywista, którą ja lubię i zawsze też gdzieś tam jak mówię o, czy też mówiłam o ulubieńcach, przepraszam, to właśnie Wam mówiłam o tych rzeczach, więc powiem Wam tak, wszystko jest zapakowane pojedynczo, więc pozwólcie, że ja to wszystko rozpakuję i zaraz Wam pokażę, ile tutaj dobroci do mnie przyszło. Zobaczcie. Tyle kul sobie pozamawiałam do kąpieli. Jest ich dosłownie 20. Były tak fajne ceny. A u mnie te kule do kąpieli naprawdę schodzą na pniu, więc stwierdziłam, że pozamawiam sobie jeszcze tutaj takie fajne babeczki. Zobaczcie, no przepiękne. Przepiękne. I niektóre kule były po 4 zł, niektóre po 5, niektóre po 10. Ale w sumie powiem Wam, że naprawdę obłędnie pachnie i powiem Wam, że firma Make Up, ja już któryś raz chyba u nich zamawiam, ale nie wiem, czy ja wcześniej zamawiałam kule i przepięknie zawsze pakują. I jak się przekroczy jakąś sumę, to też dostajecie kuriera właśnie od tego sklepu, czyli tutaj akurat Pan kurier Make Up. I powiem Wam, że kuriera macie też za darmo. Więc myślę, że warto z takiej propozycji skorzystać. Wiecie co, może ja nie będę tych wszystkich 20 kul Wam podlinkowywała, no bo jednak same linki byłyby w opisie bez sensu. Ja po prostu podlinkuję Wam ogólnie sklep i tam sobie szperajcie, szukajcie, bo jak widzicie jest czym wybierać. A teraz mówię, mają bardzo fajne promocje, nie wiem jak długo one będą trwały, ale powiem Wam, że no naprawdę, no zobaczcie. Zapas mam co najmniej do końca roku. Super, bardzo się cieszę. A i tak jeszcze sobie pomyślałam, że może Wam powiem chociaż, jakie tu są zapachy, bo tak przeleciałam, szybko pokazałam Wam, ale Wam nie mówię, jakie możecie zapachy znaleźć. Tutaj zobaczcie, jest bergamotka i grapefruit na przykład. Albo tutaj ta, co my tutaj mamy, jakaś wiśniowa. Tu mamy malinową. Malinowa, czy ona z czymś jest, czy tylko malinowa? Malinowa, po prostu. Tutaj na przykład, co my mamy? Mango. O, tu na przykład mamy mango i pomarańcze. Dobrze, tutaj jeszcze te zobaczmy. Tutaj mamy co? Owocowy sorbet. Wygląda to obłędnie. Naprawdę powiem Wam, że jest czym wybierać, także nie zastanawiajcie się, jeżeli lubicie takie kule do kąpieli, to myślę, że akurat ta wersja i te kule z całą pewnością Wam się spodobają. No kurczę, no cytrusowy sorbet, znów coś pomarańczowego z grejpfrutami, no
cudownie. Mówię Wam, a pachną obłędnie. Akurat tak sobie poukładałam, bo miałam takie jeszcze stare te kuleczki, więc zaraz ląduję tutaj w łazience na wannie po to, żebym miała teraz już możliwość wyboru. Resztę schowałam do szafy. Na pewno się przydadzą na inny czas. I tak jak Wam powiedziałam, na pewno tych kul starczy mi do końca roku. Dajcie mi znak, czy Wy lubicie kule. Nie wiem, czy Was pytałam, ale jestem ciekawa, czy Wy kąpiecie się w kulach, czy wolicie raczej sole, czy tylko i wyłącznie w grę wchodzi u Was płyn do kąpieli. Dajcie mi koniecznie znak. I tak, kochani, przechodzę do Was już z pożegnaniem. Chciałam Wam naprawdę bardzo podziękować za to, że po raz kolejny byliście ze mną. W tym vlogu pokazałam Wam mnóstwo, myślę, ciekawych rzeczy, bo począwszy od tego ogromnego zapasu kul do kąpieli, powiem Wam, że jak to do mnie przyszło, ja byłam w ogóle w szoku, że tyle zamówiłam, tyle tego zamówiłam, a zapłaciłam raptem 100 zł z groszami. Więc powiem Wam szczerze, warto czasem naprawdę polować na takie promocje. I powiem Wam, że jeżeli macie wannę, to naprawdę pozwólcie sobie na taką kąpiel, na odrobinę tego luksusu. 5 zł, 10 zł za taką kulę. Wiadomo, że codziennie takiej kąpieli brać nie będziemy, a powiedzmy raz w tygodniu. Więc taką już wiecie, już taką solidną, taką powiedzmy a la spa. Więc warto naprawdę, kochane moje kobietki, no i panowie również, bo wiem, że panowie też mnie oglądają, więc jak najbardziej warto siebie zadbać, warto czas od czasu sobie odrobinkę tego luksusu wprowadzić w życie. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? A, zupa migdałowa wyszła przepyszna, naprawdę. Także serdecznie Wam polecam, tak jak powiedziałam, nagram Wam ten film, więc jak najbardziej, jeżeli jesteście ciekawi, chcecie zobaczyć, jak ją wykonałam, a jest prosta, banalna w przygotowaniu, to czekajcie na film serii Kuchnia Wrze, tam wszystko Wam krok po kroku pokażę. I jeszcze tutaj z tego miejsca chciałam Was serdecznie zaprosić do mojego Instagrama, o którym Wam też zawsze wspominam, ale tym bardziej szczególniej teraz, dlatego że będą się te relacje u mnie na Instagramie pojawiały teraz codziennie i tam też będę chciała pokazywać Wam takie rzeczy, których tutaj może na YouTube nie będę pokazywała, czyli jakieś takie promocje fajne, na gorąco, rzeczy, które kupiłam też po bardzo fajnych rabatach, więc jak najbardziej, jeżeli Was to interesuje, jeżeli jak najbardziej czekacie na fajne wyprzedaże, takie tu i teraz, to jak najbardziej Was zapraszam do tego, żebyście weszli na mojego Instagrama. Będę również co jakiś czas dla Was przygotowywała live'a. Jeżeli chcecie, żebym tego live'a przygotowywała na zasadzie takiego Q&A, zwykłych takich rozmówek z Wami, to koniecznie też piszcie mi na dole pod tym filmem w komentarzu. Może przygotujemy sobie takiego wstępnego live'a, żebyśmy mogli może bardziej się poznać, żebyście też mieli tą możliwość kontaktu ze mną tu i teraz, na żywo. Bo wiadomo, że YouTube to są te komentarze. Czasem nie zostawiacie komentarze i ja to też rozumiem, bo wiem, że niektóre osoby piszą bardziej do mnie prywatnie, a gdzieś tam boją się, obawiają się, wiecie, napisać komentarz. Okej, wiecie, każdy ma tak naprawdę swój wybór. Natomiast dlatego Was zachęcam do tego Instagrama, bo tam chcę rzeczywiście prężniej zacząć działać, czyli to, co sobie obiecałam na początku roku i chcę słowa dotrzymać. Tak jeszcze tylko na sam koniec dla ciekawskich, co mam na ustach, bo to jest przepiękna pomadka, taka... oczywiście to nie jest ten efekt, którego lubię, jak wiecie, bo ja uwielbiam, kocham maty, tylko i wyłącznie. Ona jest lekko satynowa, ale stwierdziłam, że skoro jestem w domu, pracuję w domu, to mogę sobie... przecież coś takiego fajnego nałożyć na usta, a ona jest taka fajnie nawilżająca, a usta troszeczkę ostatnio mi wysychają i nie wiem, z czego to wynika. Dobrze, nieważne. I wyszperałam gdzieś tam u siebie i w Saint Laurent taką pomadkę numer 702. Zobaczcie, tutaj jest ten numer. Nie wiem, czy ona jeszcze jest w produkcji, czy ta numeracja jeszcze obowiązuje,
Ale o, może tak jeszcze Wam pokażę. To jest ta seria. Nie, chyba tego napisu nie dojrzycie. To jest seria Electric Intense Lip Creme. Rouge Color Intense. Nie wiem, w każdym razie, no jeżeli będzie gdzieś, ja ją dorwę, to postaram się Wam również tę pomadeczkę podlinkować, bo na takie, wiecie, nawilżenie w domu, bądź też nawet w pracy, gdzie już, mam nadzieję, już maseczek nie będziemy nosili na zewnątrz chociażby, to będzie można sobie właśnie czegoś takiego użyć, żeby te usta, wiecie, nawilżyć i troszkę wypielęgnować. Kochani, to tyle. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną, za to, że jesteście ze mną, za to, że wspieracie mnie. I kochani, życzę Wam cudownego dnia, bądź też wieczoru, w zależności, o której porze oglądacie ten filmik. Ja Was mocno przytulam, buziaczki Wam ślę i co? Do następnego. Ciao!